Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić system LineThrough, który występuje od lat już w naszych przynętach. Zacznę od prezentacji tego systemu LineThrough w Troucie. Przy okazji od razu przedstawię nowy kolor, to jest Lemon. Kolor, który się pojawił w tym roku w przynętach właśnie w Troutach. System LineThrough jest bardzo łatwym systemem, dzięki któremu częściej wpinają się ryby i mamy możliwość łowienia przynętami dużo dłużej niż przy normalnym systemie zbrojenia. Dlaczego? Ponieważ gdy szczupak atakuje przynętę, zabiera ten system LineThrough tutaj od przynęty, kotwica zostaje w pysku, a przynęta jest na zewnątrz pyska szczupaka. Dzięki czemu właśnie unikamy zniszczenia przez zęby drapieżnika. System LineThrough występuje w przynętach w małych rozmiarach, tak jak tutaj prezentowany trout bardzo mały. Ten system występuje też w bardzo dużych przynętach Savage Geara. Tutaj mamy trouta w kolosalnych rozmiarach. Jest to przynęta dla łowców szczupaków, wielkich szczupaków. Sprawdza się ona na dużych jeziorach, gdzie występują największe ryby, największe okazy. Mały właśnie trout będzie bardzo dobry do spinningu. Wersje te średniej wielkości również będą bardzo dobre do spinningu. Co jest fajnego też w tym systemie LineThrough, że można go modyfikować. Tutaj mam przynętę, gdzie zmodyfikowałem ten system. Zrobiłem sam przypon z regeneratora 1.05 i zrobiłem tutaj dwie do zbrojki, dwie kotwice. Tutaj ta druga kotwica jest na fajnym pinie, gdzie wbiłem w przynętę. Niektóre nasze przynęty LineThrough są, tak jak ten perch, zbrojone nie w haczyk, którym łapiemy kotwicę do przynęty, tylko w kotwicę. Tutaj bezpośrednio kotwicę wbijamy w specjalne miejsce właśnie w perchu pod spodem. System LineThrough występuje nie tylko w przynętach typu swim, tak jak tutaj perch, które właśnie mocno zamiatają ogonem i całym ciałem na boki. Występuje też w przynętach standardowych typu właśnie szat. Kopyto, standardowe kopyto. Tutaj też jest właśnie system LineThrough, który bardzo łatwo można wczepiać i wyczepiać. Ryby też właśnie zabierają go bardzo łatwo i dzięki temu lepiej się wpinają i przynęta wytrzymuje dużo dłużej. Nasze przynęty LineThrough można samemu modyfikować. Można samemu zrobić ten przypon, który przechodzi tutaj przez głowę. Ja często to robię. Co potrzebujemy do tego, żeby wykonać taki przypon LineThrough? Po pierwsze, regenerator 1.05. Podwójne tulejki XL. Szczypce do cięcia i zagniatania tulejek. I oryginalny uchwyt, który był przy troucie. Ten haczyk, który właśnie wkładamy w to miejsce, w gumie, w to wyżłobienie, gdzie wchodzi ten haczyk. Ja od razu tutaj do tego haczyka dodałem do zbrojkę z drugą kotwicą i pinem, które wbiję przy ogonie. Odmierzamy sobie długość regeneratora, jaką chcemy. Taka będzie długość przyponu. Odcinamy. Potrzebne będą dwie tulejki. Najpierw zrobimy od miejsca, gdzie będzie łączenie tego przyponu z główną linką od kołowrotka. Przekładamy przez jedną tulejkę, później przez drugą wracamy. No i szczypcami tymi zagniatamy. Zagniatam bardzo mocno, tak żeby było wszystko pewne. Końcóweczkę sobie albo obcinamy, albo można też ją przypalić. W tym wypadku ja po prostu ją przycinam. Teraz bierzemy przynętę i przekładamy drugi koniec przez głowę. Wyszedł on dołem i teraz będziemy domontowywać do kotwic i do tego uchwytu, który później włożymy w przynętę. Bierzemy tulejkę, wkładamy regenerator, nakładamy kółko łącznikowe i przekładamy przez drugą tulejkę tu z góry i tulejkę zagniatamy. Końcówkę przytnę. I mamy
gotowe przepony. Nasze przynęty Line Fruit Road występują w tej chwili w nowych dwóch kolorach. Jest to ten właśnie prezentowany przeze mnie Green Silver oraz ten Lemon Trout. Nowe kolory, które są bardzo skuteczne i polecam je wszystkim łowcom szczupaków. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam system Line Fruit i że będziecie wracać do kolejnych naszych materiałów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Cześć! Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i obserwujcie nasze profile społecznościowe. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!